Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnej powtórce z World of Warships. Przed chwilą mogliście zobaczyć Taszkent. Przed chwilą, a konkretnie w dniu wczorajszym. Dzisiaj sobie zobaczymy Harugumo. To też niszczyciel w zasadzie artyleryjski. Ma tylko jedną wyrzutnię torped, która tych torped ma 6, natomiast ma coś, co powoduje, że szybko tą wyrzutnię torped można przeładować, więc tak naprawdę są momenty, w których można byłoby powiedzieć, że strzelamy tak jakby z dwóch tychże wyrzutni torped, a ponieważ wyrzutni, jak już wcześniej wspomniałem, jest ich 6, to tych torped można wyrzucić aż 12. Ja na tym okręcie rekomendowałbym granie na tych torpedach, na których gramy na Shimakaze. One mają 12 km zasięgu i zadają ponad 20 tysięcy obrażeń maksymalnie na jedną torpedę. No właśnie, zobaczmy, kto tu jest sponsorem tej bitwy. Zupa z klanu Łobuz. Dziękuję za podesłanie tejże powtóreczki i będziemy mogli sobie zobaczyć, jak będzie wyglądała tutaj ta potyczka na tejże mapce. To jest pasmo górskie, tak to się nazywa? Tak, dokładnie, tak się nazywa, pasmo górskie. Są lotniskowce, jak widzicie, zobaczcie, jest Midway i Midway, czyli dwa Midwaye naprzeciwko siebie. Moje doświadczenia z tej mapy wskazują, że na tej mapie zazwyczaj wygrywa drużyna, która przejmie B i C, dlatego dość istotnym jest przejęcie tych dwóch kapów. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała konfrontacja z Giringiem. Być może uda się go wyspotować, być może ktoś na radarze go złapie. Widzicie, tam gdzieś z tyłu dopływa, moi drodzy, Moskwa do nas, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No i stawiamy teraz sobie zasłonę dymną i będziemy teraz tutaj męczyć przeciwników. Zobaczcie, tutaj już samoloty spadają. Harugumo ma całkiem niezłą, jak na niszczyciel, obronę przeciwlotniczą. Niestety nie ma rozbicia, no ale będziemy mogli sobie tutaj ładnie teraz postrzelać do tych przeciwników, którzy są wyspotowani. Są pancerniki. Przypomnę, że z IFHE przebijacie tutaj na tym okręcie ponad 32 mm pancerza, więc będzie można spokojnie tutaj zadawać przeciwnikom, tym dobrze opancerzonym również, moi drodzy, dość spore obrażenia. Tirpitz się teraz będzie chował tutaj za jedną z wysp, tak aby zapewne od nikogo nie przyjąć torped. A jak widzicie, tutaj jeszcze na Daringu gra Topek, o ile dobrze przeczytałem nick, więc ta bitwa będzie naprawdę interesująca. Ja przypomnę, że Daring ma długo działającą sondę Hydro. To również jest dobrodziejstwo, które pomaga nie tylko temu niszczycielowi przetrwać tak jakby ostrzał z torped, ale również wspiera to w znacznym stopniu okręty sojusznicze, ponieważ wykrycie takich torped powoduje, że nasi sojusznicy nie będą tak łatwo na te torpedy wpadali. Tirpitz już się skończył, jak widzicie, Tirpitza poniosło. Być może to był jeden z tych graczy, który myślał, że jeśli dysponuje okrętem premium 8 tieru, to jest być może nieśmiertelny i niezatapialny. Niestety tak nie jest. Pamiętajcie, te okręty premium, mimo że często są mocniejsze niż te w linii, choć nie zawsze, to mają również swoje wady. No i oczywiście nie są niezatapialne, nie można sobie popłynąć na kilku przeciwników, bo nas przeciwnicy sfokusują, wszyscy zaczną do nas strzelać. Jeżeli strzela do was 3-4 okręty, 5 okrętów, to pamiętajcie o tym, że bardzo szybko możecie znaleźć się, moi drodzy, w porcie. Na razie cały czas jest kłopot z przejęciem KPB przez którąkolwiek z drużyn. Jak widzicie, niszczyciele tutaj są dwa, oba przypłynęły na kapa C, KPP nie jest przez nikogo przejęty. Tam widzicie, Moskwa strzela do Zao, próbuje zbijać kapa, ale jeżeli ten radar się Moskwie skończy, to mam wrażenie, że sobie tam to Zao spokojnie z przejęciem tego kapa A poradzi. Teraz wpłynęliśmy w miejsce, gdzie jesteśmy w zasięgu ostrzału kilku przeciwników.
Zobaczcie, jest gearing. Powiem wam, że jak gearing tak stoi, to nie wiem, czy nie lepiej używać pocisków przeciwpancernych, mam wrażenie. Przed torpedami nas tu chroni wyspa. Jeżeli te torpedy tutaj pójdą w dym, no to trzeba mieć świadomość tego, że my jesteśmy bezpieczni. Kolega na Daringo będzie musiał uciekać. No i ostrzeliwujemy wszystkie cele, które są w naszym zasięgu. Tu jeszcze widzę Montana, powinna być w zasięgu. Dużo tych samolotów lata nad głową, to powoduje, że torpedy są wykryte, ale Montana się zatrzymała, będzie można spokojnie sobie do niej tutaj postrzelać. Nasze pancerniki do tak stacjonarnego celu też będą tutaj w stanie zadawać dosyć spore obrażenia. No tutaj na pociskach HE, jako że mamy działa 100 mm, są dość małe obrażenia, dość mała alfa jest, natomiast no to strzelanie gdzieś co 3 sekundy lub szybciej, w zależności od tego, jak macie skonfigurowany okręt, powoduje, moi drodzy, że naprawdę ilość pożarów i ilość zadanych obrażeń suma summarum będzie się na koniec bitwy zapewne zgadzać i kolega tutaj na pewno będzie zadowolony. Udało się zatopić, widzę tutaj tego Giringa, który gdzieś tam za wyspą stał. Teraz jeszcze Demoin przyjmie jedną torpedę, być może dwie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwie torpedy przyjął, bardzo dużą ilość puli punktów wytrzymałości stracił. Jednocześnie w tym momencie odgoniliśmy od kapa przeciwnika, który stanowi dla nas ogromne zagrożenie, ponieważ jest to okręt, który ma radar i mógłby nam tutaj bardzo mocno uprzykrzyć życie. Mamy w tej chwili blisko 100 tysięcy obrażeń i zobaczymy, jak ta bitwa rozwinie się dalej. Widzę, że Zupa prawdopodobnie będzie się przemieszczał w kierunku kapa Bravo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w jego wykonaniu. Tu jeszcze wyrzucone torpedy. Tutaj nam RPF pokazuje, z jakiego kierunku będzie się przemieszczał do nas najbliżej położony nas okręt. Prawdopodobnie teraz będziemy wykryci przez samoloty, dlatego też trzeba się zatrzymać, postawić zasłonę z dymną, postrzelać do Moskwy tudzież do ZAO, zadać im trochę obrażeń, popodpalać, odepchnąć ich od KPB, tak aby nam tutaj nie bruździli, abyśmy mogli docelowo tego kapa, słuchajcie, sobie tutaj przejąć. Lecą bombowce, widzicie, to są bombowce z bombami AP. No i nie wiem, czy będzie próbował ten kapitan tutaj na nas te bomby zrzucić ręcznie, czy też nie. Zao robi nawrót, zobaczcie, dostanie torpedę. No, bardzo fajne było to torpedowanie. Miałem wrażenie, że te torpedy są wykryte przez te samoloty. Być może ten kapitan na tym Zao popełnił jakiś błąd. Trzeba pamiętać o tym, że Zao też ma torpedy na 12 km. W tej chwili udało się tych torped uniknąć. Pojechaliśmy na wstecznym. No i za chwilę będziemy jeszcze mogli tutaj postrzelać troszeczkę do Richelieu. Mamy w tej chwili zatopione ZAO, ono miało zalanie, więc poszło na dno dość, powiem szczerze, szybko. I teraz pytanie, czy będziemy mieli jeszcze tutaj jakiegoś przeciwnika do ostrzału. Jak widzicie, idą kolejne torpedy w dym, to są torpedy już od Z-52, które przejmuje kapa Bravo. My jesteśmy tutaj wspólnie z kolegą, który jest na okręcie Taring i teraz będziemy mogli spróbować tego Z-52 ewentualnie spuszować. Ten Z-52 rozmyślił się, nie bierze już kapa, wypłynął z kapa, widzi, co się dzieje, widzi, że zieloni mają przewagę, będzie z tego kapa tutaj musiał uciekać, bo jeżeli tam za chwilę od kapa A wypłynie ZAO, no to będzie to Z-52 w mocnym potrzasku. Teraz udaje się ten okręt wykryć, prawdopodobnie dzięki samolotom myśliwskim, które tam nieopodal krążą. Będziemy mogli spróbować do tego Z-52 postrzelać. W Z-52 na pewno by fajnie wchodziło z APEK-ów, tym bardziej, że on teraz pokazuje burtę, ale jak widzicie, obeki są również bardzo wydajne. Teraz Z-52 postawiło sobie przepraszam, zasłonę dymną, tak aby zniknąć, aby nie być pod ostrzałem tutaj tych dwóch krążowników, czyli Hindenburga i ZAO.
No i w tej chwili należałoby się do tej Zetki w zasadzie tutaj zbliżyć. Jeżeli ona pozostanie w tym dymie, to Daring będzie miało szansę na pewno wykryć tą Zetkę. Pamiętajmy, że Zetka ma prawie na 6 km sondę hydro, więc Daring będzie wyspotowany dużo szybciej w takiej sytuacji, pod warunkiem, że ta Zetka faktycznie w tym dymku pozostała. Harugumo, z tego co kojarzę, ma chyba 6,2 km spota, więc nie jest to najlepszy kamuflaż, porównując go do niszczycieli 10 tieru. To jest jedna chyba z gorszych wartości, jakie na niszczycielu mogą się pojawić. No i teraz postrzelamy sobie jeszcze do tego Demoina, który wcześniej tam od nas, z tego co mi się wydaje, przyjął jakąś torpedę. Na razie mamy jednego fraga, ponad 130 obrażeń. No i teraz będziemy spamowali tutaj, zobaczcie, co mniej więcej 2,5 sekundy, może 2,7 sekundy no będzie cierpiał tutaj kapitan tego okrętu. Za chwilę podejrzewam, że pojawi się kolejny pożar. Tak też się stało, zobaczcie. Tutaj jest w zasadzie nieprzerwany ogień, tutaj cały czas spadają pociski na ten krążownik i w zasadzie ten krążownik jest już, moi drodzy, w porcie. To jest drugi frag i teraz będziemy sobie szukali innego celu, do którego będzie można postrzelać. Skończyły się nam tutaj możliwości, jeśli chodzi o zasłonę dymną. Teraz oczywiście będziemy strzelali do samolotów, zobaczymy, ile tych samolotów uda się, moi drodzy, strącić. Gdyby zrobić Harugumo na maksa pod pelotkę, ona byłaby dość skuteczna, mimo że nie mamy tutaj rozbicia, ale oczywiście taki build byłby raczej nieopłacalny z kilku powodów. Po pierwsze, trochę byśmy stracili na potencjale tego okrętu. Po drugie, wydaje mi się, że lotniskowce w bitwach pojawiają się na tyle rzadko, że wówczas tą pelotkę moglibyśmy wykorzystać tylko podczas niektórych potyczek, więc summa summarum chyba najlepiej zrobić go sobie stricte pod artylerię, nawet nie brać zasięgu działu zaawansowanego treningu artyleryjskiego, po prostu zrobić go pod przeładowaniem i wówczas wydaje mi się, że będzie to zdawało egzamin. Richelieu na dystansie nieco ponad 10 kilometrów. Będzie trzeba uważać na Neptuna, bo jeżeli ten Neptun będący na cesie w nas wstrzeli, to ja mam wrażenie, że to Harugumo jest bardzo wrażliwy na taki ostrzał i jeżeli nie będziemy odpowiednio skontowani, to może być to przeżycie dość bolesne. Teraz Richelieu zaczyna się nami interesować. Zaczęliśmy go tutaj wkurzać. Już są, widzicie, dwa pożary, ale już jest za późno na to, aby ten Richelieu mógł nam coś zrobić. To jest frag numer 3 i będziemy zmierzali powolutku w kierunku kapa C. Tam jeszcze trzeba mieć świadomość, że gdzieś w okolicy będzie się pojawiała Zetka i oczywiście samoloty. My już nie mamy dymu, ale jest szansa na to, aby spokojnie tutaj jeszcze tego... To jest Minotaur, ja powiedziałem, że to jest Neptun wcześniej. Tak, to jest oczywiście Minotaur. Żeby być może tego Minotaura wyświecić, jeżeli on się pojawi, jeżeli nie będą nam tutaj przeszkadzały wrogie samoloty, jeżeli nie będą nas wykrywały, no to wówczas jest szansa na to, że odniesiemy tutaj jakiś tam jeszcze sukces. Na szczęście myśliwce tutaj odleciały, będziemy mogli teraz spokojnie skoncentrować się na Minotaurze. Zobaczcie, trzeba pamiętać, że Minotaur może użyć sondy hydro, a to powoduje, że te torpedy będą tutaj widoczne. Teraz nas spotuje oczywiście jeszcze lotnictwo z Midwaya i do samego Midwaya za chwilę też będziemy mogli postrzelać. Minotaur w tej chwili tutaj będzie musiał podpłynąć jakoś tak, aby być dość blisko nas. Zwróćcie uwagę, że my nie mamy torped i do tego przeładowania torped bardzo dużo czasu jeszcze upłynie, ale niestety Minotaur, niestety dla siebie Minotaur wpadł w te nasze torpedy. Mamy w tym momencie blisko 200 tysięcy obrażeń i powoli myślę, że zmierzamy do końca tejże bitwy. Tu jeszcze będzie trzeba gdzieś uważać na tą Zetkę. Wydaje mi się, że jak ta Zetka się zbliży,
nadto do nas, to przez to, że mamy w zasadzie prawie full HP, to będziemy w stanie tą Zetkę tutaj rozstrzelać i być może uda się zrobić Krakena. Montana obraca na nas działa, to też będzie dosyć istotne, moi drodzy. Pojawiła się Zetka, będzie trzeba kręcić w kierunku tej Zetki, mam wrażenie, tak aby jak najszybciej ją tutaj rozstrzelać. Nie widzę, z którego kierunku lecą torpedy. Przyjęliśmy te torpedy aż dwie i tu może się okazać, że będzie dla nas za chwileczkę prawdopodobnie po bitwie, bo ta Zetka naprawdę może nam teraz zrobić sporą krzywdę. Zobaczmy, czy będzie Kraken. Lecą kolejne pociski. Wydaje mi się, że jest na to szansa i teraz będzie nasz koniec. Mam wrażenie, że gdyby wcześniej zająć się tą Zetką, to jeszcze jeden frag pewnie udałoby się zrobić. Tutaj Zupa nie spojrzał w ogóle, jak lecą torpedy. Myślę, że byłaby szansa na to, aby te torpedy wymanewrować, aby się odpowiednio do nich ustawić. Niemniej jednak bitwa, jak widzicie, bardzo dobra. Wydaje mi się, że będzie to bitwa wygrana. Tutaj już przeciwnikowi nawet czas nie pozwoli prawdopodobnie na to, aby tutaj odnieść sukces. Jeszcze mamy Midway w powietrzu. Ten Midway, jak widzicie, będzie mógł tutaj upodlić tą Zetkę. Jeżeli teraz będzie zatopienie, no to już jest jakieś, za chwilę to będzie gwóźdź do trumny. Za chwilę prawdopodobnie przylecą jeszcze samoloty torpedowe. Cały czas ta Zetka jest widoczna. No te samoloty spadają tam, ale one spadają dość wolno, tak aby mieć tutaj kontrolę nad sytuacją, żeby widzieć, gdzie jest ten niszczyciel. To już tutaj te bombowce sobie kapitan tego Midwaya zostawił. Teraz próbuje nimi tam jeszcze uciekać przed atakiem tych myśliwców. Niestety to się nie udało. Mamy 922 punkty. Wydaje mi się, że Midway może już nie mieć myśliwców. No i zobaczymy, czy uda się tymi torpedowcami, moi drodzy, temu Midwayowi jeszcze kogoś zatopić. Ja troszeczkę tą powtóreczkę na samym końcu już tutaj przyspieszę. Midway powinien mieć rozbicie, więc te jego torpedowce powinny dość szybko spaść, tak mi się wydaje. Samokręt ma całkiem niezłą obronę przeciwlotniczą. Zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek torpedy uda mu się zaaplikować. Jedną, udałoby się jedną, ale możemy przejść do podsumowania, bo to jest już koniec bitwy. No właśnie, ta ostatnia torpeda by wpadła w Midwaya naszego sojuszniczego, ale nie wpadła, bo zdobyliśmy 1000 punktów i przeciwnik tą bitwę najzwyczajniej w świecie przegrał. Czterobramkowa zdobycz, duży kaliber, dewastujące uderzenie i wsparcie. To są te cztery medale, które udało się uzyskać. Do tego zobaczcie przejęcie kapa solo plus przejęcie razem z członkami zespołu. 5 ulokowanych torped, 416 trafień, które spowodowały 9 pożarów i w sumie ponad 211 tysięcy obrażeń. 1 000 000 zarobku brutto. To są takie wartości najważniejsze z tego pierwszego ekranu. Oczywiście Mistrzostwo Świata 3419 expa bazowego. Zapomniałem powiedzieć, na pewno jeszcze troszeczkę, taką małą cegiełkę do tego expa dołożyło tych 10 zestrzelonych samolotów. Jak na niszczyciel to jest wartość naprawdę, wydaje mi się, całkiem niezła. No i tutaj już możemy sobie spojrzeć, jak wyglądały obrażenia. Z zadań tych obrażeń wpadło raptem 7000, z pożarów 30, więc to już jest wartość naprawdę przyzwoita. Torpedy zadały 86 tysięcy obrażeń, bateria główna 87 i to w całości złożyło się na naprawdę bardzo fajny wynik. Trochę mi zabrakło w tej bitwie strzelania z pepeków do tych niszczycieli, które były ustawione bokiem. Mam nadzieję, że Zupa w następnych bitwach wypróbuje skuteczność, bo ja miałem okazję sprawdzić to na tych niszczycielach japońskich artyleryjskich 8-9-10 i zapewniam Was, że jeżeli niszczarka jest ustawiona bokiem, to naprawdę co salwę będziecie w stanie jej pakować gdzieś tam po 3000 nawet obrażeń, zwłaszcza jeżeli ona nie jest jakoś tam mocno obita i z tej puli punktów wytrzymałości swojej wypompowana, jeżeli chodzi o te
moduły na danej burcie. Z modyfikatorów w tej bitwie było zarobione 334 tysiące. Sam zarobek brutto wyniósł 670 tysięcy. No i netto w tejże bitwie widzicie niespełna 800 tysięcy. Bez konta premium przekroczylibyśmy 450 tysięcy. Moi drodzy, w tej bitwie to tyle. Ja zapraszam Was na kolejne. Zapraszam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że się bitewka podobała. Mówię Wam do usłyszenia.